Mamet, czym będzie film Underdog? Wiesz co, nie, niczym. To co to jest? Underdog to jest film o życiu. O życiu, prawdziwe historie, realne, które tak naprawdę się dzieją i w sportach walki, i w życiu, nie tylko ludzie sportu walki. No ogólnie jest to, fajne jest to w tym filmie, że to jest prawdziwe. Fajną historią zaciekawia, nie jakimś kontrowersją jakąś tam, nie wiem, wulgaryzmem, brutalnością i tak dalej, tylko że kilka fajnych wątków życiowych, fajnym żartem i to mi się to podobało, no ja mówię, nie wiem jak powiesz, teraz jak widzę to odbierze. Nie jest jakaś tam zwykła walka, to ma być zwieńczenie twojej kariery. Kogo chcesz? Kosę. Nie możesz na niej zawalczyć z zaciepanym śmieciem. Kosa nie jest śmieciem. Jesteś mi to winien. Nic ci nie jest to winien. Opowiedz o swoim bohaterze. W kogo się wcielasz? Czym ten charakter różni się od prawdziwego ciebie? Oprócz imienia i nazwiska. Imienia i nazwiska. Wiesz co, no, to jest zbliżona postać do mnie, do mojego życia, ale nie do końca, no ale no, to jest jakby, wiesz, no, zawodnik MMA. No. Debiutujesz na dużym ekranie, więc co było dla ciebie najtrudniejsze, wiesz, w roli aktora przede wszystkim? Co cię zaskoczyło podczas realizacji filmu? No, co, no, trudne było, ja się obawiałem, wiesz, że mam zagrać, wiesz, kamera, wiesz, grać, tak wywiadajesz co innego. A jak kamera z boku i ty musisz zagrać, no to jest, wiesz, takie nienaturalne. No ale po prostu, no, gdzieś tam z pomocą Eryka tam mi wszystko powkładał do głowy, że po prostu nie zwracał uwagi na kamerę i po prostu był sobą, tym bardziej, że to jest tak naprawdę moje środowisko, no i na tym się skupiłem, no. I chyba się udało. Chyba, nie, zobaczymy. Jak wyglądała współpraca z Erykiem Lubosem, wiesz, jak przygotowywaliście się do walk? Myślę, że to jest wariat, nie? To jest wariat, on jest w życiu wariat. I tak samo jest przed kamerą, bo nie ma, jak go patrząc na niego, jak on gra i jak on, tak on nie gra. Jak on przed kamerą i za kamerą, to jest to samo. Plus do tego jest, trenuje sporty walki i ogólnie z tym ja nie miał problemu, więc było wesoło, fajnie, sympatycznie. Jak jako reżyser sprawił się Maciej Kawulski, bo dla niego to też jest debiut, no i przede wszystkim jaką miał wizję na ten film, bo KZW wie chyba wszystko. No właśnie o to chodzi, że to jeden z największych plusów, że pierwszy film MMA, między innymi MMA, który powstaje w Polsce, w tym bierze udział i produkuje, jakby to reżyseruje to współwłaściciel największej organizacji w Polsce. Tam są zadbane najmniejsze szczegóły, żeby to było prawdziwe, więc to było bardzo ważne. No i myślę, że Maciek się dobrze spisał. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Underdog? Myślę, że wszystkiego. Czy kobiety, czy młodzi ludzie, starsi, czy takie typowe mężczyzny, które potrzebuje tam zobaczyć jakieś tam męskie jatki. Film dla każdego. To już na sam koniec, bo nie sposób o to nie zapytać. Ogłosiłeś zakończenie kariery, więc co dalej? Nie wiem, zobaczymy. Na razie odpoczywam. I będę patrzył, wiesz, można powiedzieć, będę macał nowy grunt. No. We'll be right back.